Szanowni Państwo, każdy z nas na co dzień spotyka się z osobami z niepełnosprawnością. Część z nich porusza się na wózku inwalidzkim, a my często nie wiemy, jak im pomóc. Przygotowaliśmy dla Państwa materiał filmowy, w którym pokażemy, jak bezpiecznie i fachowo pomagać osobom z niepełnosprawnością pokonywać bariery. W pierwszej części filmu pokażę Państwu sposoby, jakimi można pokonać krawężnik. Należy podjechać przodem wózka do krawężnika, nacisnąć pedał i podnieść przednie koła nad krawężnik. Następnie popchnąć wózek do góry i można jechać dalej. W drugiej sytuacji pokażę Państwu, jak można zjechać bezpiecznie z krawężnika. Należy dojechać wózkiem do krawężnika, obrócić się tyłem do tego stopnia, następnie opuścić najpierw tylnie koła na dół i delikatnie opuścić przednie koła. Potem można kontynuować podróż. W tym przypadku zobaczą Państwo, jak można tyłem wyjechać na krawężnik. Należy obrócić się tyłem do krawężnika, wziąć wózek w tak zwany balans, pociągnąć wózek do siebie i do góry, wyjechać kołami, opuścić przednie koła i można jechać dalej. Ten sposób jest wstępem do pokonywania schodów. Teraz zobaczą Państwo, jak można przodem zjechać z krawężnika. Należy dojechać do krawężnika, wziąć wózek w balans, opuścić na dół, opuścić delikatnie przednie koła i kontynuować można podróż. W tym przypadku widzą Państwo, jak osoba niepełnosprawna sama pokonuje krawężnik. Jeśli ona nas o pomoc nie poprosi, nie należy jej pomagać. W przedstawionej sytuacji zobaczą Państwo, jak pokonać schody za pomocą jednej osoby do asekuracji. Prosimy tą osobę o pomoc. Ona powinna chwycić za podnóżki albo za ramę wózka z przodu i tylko i wyłącznie asekurować poprzez delikatne popychanie wózka do przodu. Osoba z tyłu, mając pewny uchwyt i trzymanie wózka w balansie na dwóch kołach, ciągnie wózek do góry i w swoją stronę. Po każdym stopniu najpierw wychodzi do góry i dociąga do siebie wózek. Ważne jest, aby osoba, która nas asekuruje i trzyma wózek z przodu, nie podnosiła wózka do góry, gdyż w ten sposób nam nie pomaga, a wręcz mocno przeszkadza. Zjeżdżając ze schodów z pomocą jednej osoby do asekuracji, również chwyta ona tylko i wyłącznie za podnóżki albo za ramę wózka z przodu i również tylko popycha wózek do przodu, spowalniając jego opadanie. Osoba z tyłu, mając pewny uchwyt, delikatnie opuszcza osobę na wózku na dół. W kolejnym przykładzie zobaczą Państwo, jak w najprostszy sposób najbardziej bezpieczny pokonać schody. Osoba ciągnąca wózek do góry prosi dwie osoby o asekurację. Następnie osoby te asekurujące powinny chwycić jedną ręką za ramę wózka albo za podnóżek, a drugą ręką za ciągi przy kołach. Następnie w tym samym momencie, kiedy osoba z tyłu ciągnie wózek do góry, popychają one ciągi również do góry i ułatwiają tej osobie znacznie wyciąganie osoby na wózku. W ten sposób również można zjeżdżać na dół. Prosimy dwie osoby do asekuracji. One znowu chwytają za podnóżki albo za ramę i chwytając za ciągi hamują zjazd na dół. Ten sposób pokonywania schodów jest tak lekki i bezpieczny, że mogą go nawet wykonywać kobiety. Następny sposób pokażę, jak można pokonać schody, kiedy osoba, której pomagamy, jest osobą sprawniejszą fizycznie. W tym przypadku chwytamy za rączki z tyłu i ciągniemy wózek do góry, a osoba na wózku mocno nam w tym pomaga, ciągnąc za ciągi. Zjazd na dół może być również wykonany tyłem na dół. Ustawiony tyłem wózek, asystent chwyta za rączki, mocno asekurując i pchając wózek, pomaga sobie z niepełnosprawnością bezpiecznie pokonać schody. Teraz przedstawimy Państwu sposób, w jakim osoby niepełnosprawne radzą sobie same, pokonując schody. W tym przypadku
Osoba, ustawiając się tyłem do schodów, chwyta za poręcz i drugą ręką, trzymając ciągi, zjeżdża bezpiecznie na dół. Nie potrzebuje ona naszej pomocy. Wręcz pomoc ta jest niewskazana, gdyż może powodować utratę równowagi i wypadek. To pierwszy materiał filmowy, który przygotowaliśmy dla Państwa. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu będą potrafili Państwo nieść pomoc osobom z niepełnosprawnością w sposób fachowy i bezpieczny.